Nie pozwól odlecieć marzeniom to hasło konkursu skierowanego do uczniów szkół podstawowych i gimnazjów. Zorganizowano on zostało z okazji Dnia Dziecka przez posła Dariusza Kubiaka. W sumie do konkursu nadesłano kilkadziesiąt prac przedstawiających dziecięce marzenia, spośród których jury wybrało i nagrodziło najciekawsze. Główną nagrodę, przelot baronem, zdobył Damian Borkowski. Natomiast Zikminki, Dosława Borkowski i Maja Ratajczyk otrzymali wyróżnienia i tablety. Wszystkie dzieci, które wzięły udział w konkursie, uroczyście otworzyły wystawę wspólnie, przecinając wstęgę. Był tort i wiele emocji młodych artystów, którzy swoje prace mogli podziwiać w sali wystawowej.